Witajcie, moi drodzy. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj zaprosiłam kolejną wyjątkową osobę, kolejną wyjątkową kobietę, bo jak wiecie, ja lubię towarzystwo kobiet. Wiem, że dopiero Wam się wyświetla, że zaczynamy nasz live. Jest zmiana czasu, która nas wszystkich zaskoczyła. My z Beatą nie oglądamy telewizji, więc my jesteśmy wszystkim zaskoczone. No dobrze, widzę, że są już pierwsze osoby. Chciałabym Wam przedstawić mojego gościa. Dzień dobry, Ula. Tak, dajcie znać, jak jesteście. Zostawcie jakąś informację, serduszko. Napiszcie, z jakiego jesteście miasta. Być może jesteście znajomymi Beaty, a może są uczniowie Beaty, bo Beata jest nauczycielem. Więc też mam nadzieję, że oglądacie i inspirujecie się, bo macie wyjątkową osobę i możliwość kontaktu z wyjątkową osobą. Jeszcze raz przedstawię Wam mojego gościa. Już Wam wcześniej widzieliście zapowiedź i widzieliście efekty Beaty. Beata była moją klientką, uczestniczką pierwszego kursu odchudzania i zdrowego odżywiania online, który organizowaliśmy w okresie pandemii, specjalnie dedykowany dla tych osób, które przybrały pandemicznych kształtów i chciały z nimi powalczyć. Natomiast prywatnie mogę Wam powiedzieć, że bardzo mi zależało na tym, żebyście poznali właśnie Beatę, z tego względu, że to jest osoba, która mnie prywatnie ogromnie inspiruje. Dlatego, że ja w ogóle lubię towarzystwo kobiet, lubię mądre kobiety, lubię kobiety, które o siebie dbają. I bardzo często jest tak, że jak przychodzą do mnie kobiety po 50 roku życia, to już mówią, że w wieku nie wypada, że wie Pani, ja to już nie chcę ważyć 50 kilo. A ty, Bata, ja cię tego nigdy nie usłyszałam. A powiedz w ogóle, co się takiego zadziało, że przyszedł taki moment w twoim życiu, bo ja cię znam, ja wiem, że ty jesteś solidna firma, jesteś osobą, która ma bardzo wyjątkową cechę, która jest bardzo dla mnie urzekającą cechą. Tak już nie chcę mówić patetycznie, ale taka bliska mojemu sercu, że ty nie musisz mówić o wartościach, bo ty jesteś człowiekiem, który je ma i to widać. I ty mało mówisz, a dużo robisz. Więc co się takiego zadziało, że ty zdecydowałaś się w ogóle przyjść do dietetyka i zapisać na kurs odchudzania i zdrowego odżywiania? Znaczy tak, no ja jestem taką osobą faktycznie, że jak mamy tutaj sprawozdanie, to ja najlepiej bym zrobiła to, odpunktowując to. I taka forma mi chyba najlepiej odpowiada. A jak dotarłam w końcu do ciebie? Kiedyś siedziałam, wydaje mi się, że przed komputerem i wyskoczyła mi reklama w przechodni. Wiedziałam, że to jest dobra firma. Została mi polecona przez osobę, przez Justynę, pewnie tutaj jest, pozdrawiam. Wiedziałam, że jest pełen profesjonalizm u Was. Jeden, dwa, trzy, 5 sekund maksymalnie zdecydowałam się. Docierała mi moja waga. Minęło wtedy, wydaje mi się, bodajże, to był dzień matki w ogóle. Minęło kilka już ładnych tygodni na nauczaniu zdalnym. No i zaczęłam odczuwać, że zamiast coś ze sobą robić, to coraz bardziej jakby uciekam przed biurkiem, przed komputerem. No i kilogramy zaczynają bezwiednie rosnąć. No i zrobiłam sobie taki po prostu przepis na dzień matki. Stwierdziłam, że muszę coś ze sobą zrobić. I tyle. Ja Wam za chwilę powiem, z jakim efektem wyszła stąd Beata, ale to, co jest dla mnie taką ważną rzeczą, którą bym chciała, żeby było wartością oprócz tego naszego wspólnego wywiadu, to jest to, że bardzo błędnie. Przynajmniej ja nie jestem wychowana w takim stereotypie, ale spotykam się z tym, że kobiety, które są po 50 roku życia, kwalifikuje się jako babcie. I dużo kobiet, które dostają w ogóle taką informację, że one wchodzą już w okres menopauzy, to niektóre uważają, że to jest wyrok. I może to się wydać trochę zabawne, ale jeżeli znacie, też spotkaliście się z takimi sytuacjami, to możecie napisać w komentarzu. Ale ja znam sporo kobiet, które po 50 roku życia, po pierwsze, mają już przygotowaną sukienkę do grobu, po drugie, zaczynają pisać wiersze, po trzecie, to w ogóle już się zachowują, jakby jedną nogą stały w tym grobie.
A mnie bardzo inspiruje i nakręca to. No ja bym chciała w wieku 50 lat czuć się bardzo fajną, atrakcyjną babką, która rozwija się zawodowo. I dlatego szukam wokół siebie takich osób i ty zdecydowanie jesteś taką osobą, no bo myślę, że mogę to powiedzieć, że ty jesteś po 50 roku życia. Chociaż jak przyszłaś do mnie, miałaś biologicznie 66 lat, bo ja przed chwilą wyciągnęłam twoją kartę, a skończyłaś jako osoba, która ma 36 lat, czyli możemy powiedzieć, że tutaj jesteśmy w podobnym wieku teraz obecnie. I powiedz mi, czy ty się spotykasz z takimi stereotypami, albo z jakimi najczęściej się spotykasz, bo u mnie moje klientki mówią, że no proszę pani, ja już jestem po 50, to już w moim wieku to nie wypada. Ja to już tylko chciałabym jakieś tam, nie wiem, trochę, nie wiem, z cholesterolu wyjść na przykład, tak? Albo ja już nawet o 50 kilogramach to nie marzę. Beata waży 50, już wam nie powiem, ma 50 kilka kilogramów, a zaczynała z wagą 85 kilogramów i schudła, słuchajcie, 23 kilogramy samej czystej tkanki tłuszczowej i utrzymuje swoje efekty. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak ona to robi, to zaraz nam Beata pewnie o tym powie. Ale wróćmy do tych stereotypów. Powiedz mi, Beata, z jakimi ty się stereotypami takimi spotykasz? Czy spotykasz się w swoim środowisku? To znaczy akurat ja takie własne środowisko w pracy, ja mam bardzo wspierające. Chyba najbardziej musiałam powalczyć z własną rodziną. Mama, która gotuje obiadki, sprząta pierze i tylko i wyłącznie dba o rodzinę, o I ma inne. trójkę dzieci, to powiedzmy, że to jest trójka dzieci, twoja jest Tak, trójka dzieci. ja już troszeczkę mam te dzieci większe, nie małe, więc tutaj na pewno mi to ułatwiło. Bo na początku może właśnie bardziej o sobie bym chciała tutaj powiedzieć się, o tym stereotypie, w jakim zasadzie ja tkwiłam. Bo na samym początku gotowanie na dwa garki dla siebie i dla rodziny. Chyba po miesiącu już miałam tak dość, że stwierdziłam, że albo oni jedzą to, co ja, i będziemy po prostu wspólnie jeść, albo kupują sobie sami. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, którą Beata powiedziała, i sobie to zakodujcie, bo to gotowanie na dwa garnki to jest coś, co się po prostu nas poradnie przewija cyklicznie. To był największy stereotyp, z którego ja sama musiałam wyjść. Fakt faktem, że nawet wcześniej ja po prostu pierwsza musiałam zjeść, jeśli gotowałam na dwa garki. Ja najpierw sobie robiłam obiad i dopiero im, bo to było oczywiste, że zanim ja bym zrobiła obiad dla nich i będąc głodna, to ja już bym była tak najedzona, że z tego bym na pewno nie zjadła razem z nimi. No i do takiego wniosku doszłam w pewnym momencie, bo po prostu miałam dość. Świetnie mi się to udało, dzięki mojej pewnie rodzinie i mojemu uporowi, determinacji. To się okazało, owszem, że ja teraz gotuję i mój mąż, moje dzieci. Oczywiście troszeczkę ułatwiłam im start. Chyba mogę powiedzieć tutaj, zakupem Thermomixa, który naprawdę ułatwił gotowanie mojej rodzinie. I począwszy od moich 15-latków, korzystają z niego. Ja naprawdę dzięki temu też nie mam wyrzutów sumienia. O tak, mogę powiedzieć. Właśnie ten stereotyp daje dalej u mnie do myślenia, bo wiem, że jeśli nie jedzą tego, co ja, na przykład nie lubią ryb, a zaczęłam ryby jeść i to dość dużo, często, to mogą sami zrobić sobie. I ja naprawdę już pozbyłam się tych wyrzutów sumienia, bo na początku to je jednak miałam. No inny stereotyp także, że po prostu co ja robię po 50? No, kobieto. Tak. Ale ja po prostu odżyłam. Jak teraz, ja dalej jeszcze, to już niedługo będzie rok, ale ja dalej jak podskakuję, na przykład, no to jest śmieszna rzecz, jak podskakuję, to dalej się sama sobie dziwię, że jestem taka lekka. Co naprawdę, endorfiny podnosi niesamowicie. Dalej jeszcze tak do końca w to nie uwierzyłam, że mi się udało, bo jak dotarłam do ciebie, to wiedziałam, że chcę to zrobić, ale wcale nie byłam taka pewna, że ja to zrobię.
Ale postanowiłam spróbować. No, dotarłam do takiej bariery, tak, no, przede wszystkim zdrowotnej, gdzie mnie to tak wbiło w fotel i stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić. No i dlatego się znalazłam u ciebie. Jeszcze takie inne stereotypy, no właśnie chodzi o to, że zmieniam, tak? Że zmieniam w tym wieku wszystko. No i też, czego nie lubię, to właśnie takie wiecznie narzekające osoby. A, bo ja na pewno nie. Ja chciałabym schudnąć, ale nie dam rady, nie mogę. Już teraz nie potrafię. No i na to po prostu trzeba chcieć, jak widać, tak? I robić to po prostu, chcieć i robić. Dokładnie. I to chcieć i robić, to chyba są dwa takie najsilniejsze fundamenty. Nie, może to brzmi komuś badalnie, że chcieć i robić, ale powiem Wam, że to są najbardziej kluczowe elementy, bo jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że mistrz się znajdzie, kiedy uczeń jest gotowy. I prawda jest taka, że u nas klienci też są na tych samych kursach odchudzania, pracują czy ze mną, czy z dietetykami, z którymi współpracuję i też korzystają z tej samej wiedzy. Natomiast to, co oni robią z tą wiedzą, to oczywiście to poczucie odpowiedzialności leży po ich stronie i twoją wartością jest odpowiedzialność, Beata, bo ty jesteś odpowiedzialna, bo ja nigdy w życiu od ciebie nie słyszałam, żebyś ty odpowiedzialność przekładała na coś innego. Jeżeli do mnie przychodzi klient i już od pierwszej wizyty zaczynam mówić coś takiego, że Pani Kamilo, niech mnie Pani kopie w tyłek, niech mnie Pani motywuje, niech mnie Pani, nie wiem, wspiera, to ja wiem, że on chce na mnie przepchać już swoją odpowiedzialność, że on po prostu nie chce wziąć odpowiedzialności za to, co robi. Ja nigdy w życiu od Ciebie nie słyszałam czegoś takiego, że, bo też powiem, że Bata przyszła z początkiem cukrzycy, gdzie wiecie, że to odchudzanie przy cukrzycy jest już dużo trudniejsze. To jest zaburzona praca mikrobiomu, to jest zaburzona praca gospodarki hormonalnej. Przyszła z takimi zmianami skórnymi, też z pękającą skórą, która z tego co wiem, to dermatologicznie ciężko było to wyleczyć. Ja Wam mogę powiedzieć tu moim słuchaczom, bo to jest też wątek, który często się pojawia u nas, a ja wiem, że jeżeli zdarzają się problemy skórne, czy to są z cerą, czy pękające pięty, czy bardzo silne przesuszenia, to wiecie, to pójdziecie do dermatologa, to dermatolog zacznie leczyć Was papkami. Pójdziecie do kosmetologa, to zacznie, na przykład zaproponuje Wam kwasy. Pójdziecie do ginekologa, to zaproponuje Wam leczenie hormonalne. Czasami trzeba tak holistycznie na to spojrzeć i też wszystkie te elementy połączyć, bo wiecie, że i stres, i odżywianie, i witaminy wpływają na to, jak ta gospodarka hormonalna pracuje. I mogę Wam powiedzieć, że to jest wielokrotnie, tutaj Beata jest żywym tego przykładem, że jeżeli są jakieś bardzo specyficzne zmiany skórne, jeżeli się dobrze dobierze suplementację, to są najczęściej niedobory witaminowe, zaburzona gospodarka hormonalna, a nie kosmetyczne zewnętrzne rzeczy, więc te zmiany się poprawiają. I ja tego doświadczyłam na swojej skórze, Beata doświadczyła tego na swojej skórze i też w wieku 50, no po 50 roku życia, będąc z początkiem cukrzycy, schudła ponad 20 kg i nie zwala odpowiedzialności na to, wiecie, nie zadaje takich pytań, że no a jak ja nie będę już stosować suplementacji, to co, to przytyję? No taki chłopski rozum, większa część osób rozumie, że jeżeli będzie kontynuować swoją pracę, to nie przytyje, jeżeli wróci do starego modelu, to przytyje, tylko że też w ich myśleniu nie chce się pojawiać taka chęć tej zmiany. A to jest chęć właśnie taka wynikająca z wewnątrz człowieka, że ty chcesz się zmieniać. I ty, Bata, po prostu jesteś moją największą inspiracją pod tym kątem, że ty wykonujesz rzeczy, które wpływają na twój samorozwój, bo uwaga, Beata biega 7 dni w tygodniu, odkąd ją poznałam. Ile, Bata, ile wczoraj przebiegłaś? To samo, tak? Powiedz ile przebiegłeś, bo my z Batą mamy taką grupę, my mamy taką grupę z moimi klientkami, które nazywa się Babska Drużyna, nic nas nie powstrzyma. Mamy tam takiego rodzynka, naszego Leszka Śmieszka, więc się nie obrazi, że akurat dołączył do babskiej drużyny. Magdy tutaj naszej mąż wymyślił nam lepszą nazwę. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale powiem, Magda, dobra, pojebane z Podlasia.
Wszystkie biegają i tutaj akurat Bata biega po 13, to 13 kilometrów przebiegłaś? A, Nie, sorry. ja po prostu biegam rano, a postanowiłam sobie, że w weekendy będę ćwiczyć. Okej. No i tak wychodzi, tak? No, pewnie 2 razy tyle, tak? Prawie 2 razy tyle wychodzi. Biegam po 5 km codziennie. I powiem Ci, że to w zasadzie nie od samego początku, odkąd się poznałyśmy, tutaj trochę sprostuję, a to właśnie kurs odchudzania mnie zmusił, żeby wyjść. Bo to właśnie fajna, ciekawa sprawa. Tak się właśnie zastanawiałam, co mi dał. Oczywiście super, bardzo fajnych, dużo ludzi, motywujących, bo ja wychodzę z tego założenia, że ktoś to potrafi, to dlaczego nie ja? Więc jeśli komuś się udaje coś zrobić, to przecież tylko wystarczy trochę chęci i mogę to zrobić ja. Zwłaszcza jeśli chodzi o coś takiego, co ja sama mogę wykonać, bo niektóre rzeczy oczywiście są poza moim zasięgiem, ale akurat to tak. No i bo ja ćwiczyłam w domu już wtedy i codziennie, a jak się kurs zaczął, to powiedziałeś, że musimy wychodzić przynajmniej na spacer. 3 km przynajmniej. Więc ja wtedy zaczęłam chodzić, ale myślałam, że no po co chodzić? Mi to się na pewno nie uda. Mi to, tak pierwsza moja myśl, no ale dlaczego? No jeśli ktoś mądry mi mówi, że tak trzeba, to pewnie wie, o co chodzi. No i spróbowałam i zaczęło mi to dawać radość po prostu. A później moja koleżanka z pracy, tak siedziałyśmy na imprezie, na której ja poszłam z tak zwaną moją rudą przez O i z moim jedzeniem. I ona mówi, dlaczego ty chodzisz? No szczerze, wtedy schudłam. Ty nie jesteś otyła. Ty możesz sobie już zacząć biegać. No co, biegać? No niemożliwe. No i zaczęłam, faktycznie. Świetnie mnie zmotywowała. Nie wiem tylko, czy by nam nie zamknęli tutaj z tym jardą, jak powiem, bo ona czym więcej wypije, tym bardziej przeklina. I ona tak do mnie, to było naprawdę na początku motywatorem. Ona wtedy tak do mnie powiedziała, tak z takim przekonaniem, bo właśnie chyba to wszystko zaczyna się w głowie. Tak jak ja zawsze mówiłam, tylko trzeba znaleźć tą osobę, która trafi akurat w tą głowę, w ten czuły punkt. I ona do mnie wtedy powiedziała, to chodzenie. Albo to chodzenie, ty zacznij biegać. No i faktycznie, zaczynałam od 10 kroków. Chodziłam, biegałam, 10, 20, coraz więcej. I już wiem, że, bo tak sobie analizowałam, kiedy faktycznie minie ta rocznica, kiedy przebiegam te pierwsze moje 5 kilometrów. I już w sierpniu, w zasadzie myśmy się spotkały na początku lipca. Tak, że miałam wtedy, zaraz na początku lipca miałam skręconą nogę, tak bardzo poważnie, więc wtedy tylko pozostały mi brzuszki w różnych wydaniach. Ale już w sierpniu biegałam. I naprawdę mogłam przebiec tą moją 5-kilometrową trasę, którą sobie tak wyznaczyłam, że chciałabym to zrobić w końcu. Niesamowite osiągnięcie to było. A teraz po prostu wracam do domu i się zastanawiam, kurczę, ja faktycznie to przebiegam, bo ja w zasadzie nie jestem zmęczona. Fakt, że jestem spocona, jasno, ale zmęczenia już tego po sobie nie widzę. I to mnie naprawdę tak niesamowicie napędza. Są takie endorfiny, radość do życia i po prostu taka moc, że to jest naprawdę super sprawa, aktywność fizyczna. I to dzięki właściwie tobie i grupie, która pokazała, że faktycznie można. I to można zrobić i da się. Ale widzę, że jesteś siebie, słychać to po prostu, że to bardzo mocno też wpłynęło na taką pewność siebie twoją. Ja ci powiem, że jak ja oglądam zdjęcia twoje przed i po, jak my robiliśmy, bo my też cyklicznie robiłyśmy zdjęcia, to z kobiety, która, no umówmy się, insulina jest hormonem, który się mówi, insulina jest hormonem śmierci,
I albo insulina jest hormonem tycia, albo mówi się też, że insulina jest hormonem starzenia się. I rzeczywiście te osoby, które no mają już rozchwianą tą gospodarkę węglowodanową, one starzeją się dużo szybciej. I tu nam po prostu z kobiety, która no, wygląda na wiek bardziej dojrzały, bo ty miałaś 51, no, miałaś 51 lat, jak do mnie przyszłaś, a wyglądałaś na, no, na trochę starszą osobę. To dzisiaj z kolei wyglądasz na dużo młodszą kobietę. Po prostu zrobiłaś się z takiej babeczki, takiej babci, tak? Takiej polskiej, takiej powiedzmy, no, w takim polskim klimacie kobiety wychowanej, seksowna, pewna siebie, wysportowana, z wagą 58 kg, bata, która nawiązuje świetne relacje z młodzieżą, bo ty masz bezbłędne poczucie humoru, naprawdę. Ja się nie dziwię, że ciebie uczniowie uwielbiają, oby było jak najwięcej takich nauczycieli jak ty. Jesteś aktywna do tego zawodowo. Czy ty czujesz te zmiany? Czy ty w ogóle czujesz to, że jak to dużo osiągnęłaś w ogóle w swoim życiu, że to po prostu jak to są poczucie się u ciebie zmieniło? Bo ja to w tobie widzę. Znaczy, ja zawsze wydawało, przynajmniej to są opinie moich koleżanek z pracy, że ja zawsze byłam bardzo taką aktywną, biegającą, szybką osobą. Faktem, że w pewnym momencie to bieganie i ta szybkość, ja zaczęłam widzieć, że ja już nie daję rady. Bo jednak te kilogramy przytłaczały mnie coraz bardziej. No i to się zmieniło, tak? Jest teraz lekkość, ja wiem, że ja sobie dam radę, bo wtedy, jak się oparłam właśnie o tą cukrzycę, dalej lekarstwo, które wymusiłam na początku od lekarza rodzinnego, leży u mnie na półce. Już dochodzę do Niedzielnie. tego, tak, oczywiście, już dochodzę do tego, że chciałabym je oddać po roku osobom, które ewentualnie biorą lekarstwa. Ono leży jako, nie wiem, straszak, może to było jakieś zabezpieczenie ewentualnie, że no trudno powiedzieć mi, ale jest, bo ja faktycznie bałam się tego, że jeszcze w sumie mam młode dzieci, nie powiem, że małe, no ale młode, i chciałabym jeszcze długo, długo pożyć, a tutaj cukrzyca jest jakby wyrokiem, bo zaraz ja mam w rodzinie mamę, która miała cukrzycę, więc ja wiem, jak rozkłada organizm, ciągną się zaraz inne choroby. I jak człowiek wygląda, jak to wszystko się w człowieku rozwija, bo to jak się wejdzie w cukrzycę, no to już wiadomo, że jeden organ, drugi organ, trzeci organ siada po Nie, prostu. mogę Ci powiedzieć, że nie każdy to wie, bo u nas teraz grupa cukrzyków to są dzieci 11 lat i rodzice myślą, że po prostu tym dzieciom gile z nosa lecą. Po prostu nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jak uszkadzany właśnie będzie organ za organem. Ja No. nie, ja nie chciałam, ja nie chciałam brać po prostu garści tabletek do końca życia. I w zasadzie tymi samymi tabletkami ratując sobie życie i rujnując po prostu. I to właśnie właśnie to zdrowie było największym takim batem dla mnie. No i chęć w końcu zmiany. No, to musiało się zadać gdzieś tam w głowie. Mówię, że 5 sekund zmieniło moje absolutnie życie. No i wiadomo, że trafiłam na tę osobę, która trafiła właśnie do mojej głowy. Gdzieś tam zaskoczyła. I wcale nie byłam taka pewna, że ja faktycznie pójdę do diety, to jest schudne. No ale się stało. Więc dobrze trafiłam. Bardzo się z tego cieszę właśnie, że może trzeba było mieć czegoś takiego, że musiałam się oprzeć o chorobę, żeby coś w swoim życiu zmienić. Na pewno to jest dla mnie najważniejszą wartością, że teraz jestem zdrowa, bo już aczkolwiek trafiłam już do diabetologa i wiadomo, że nie wiadomo, że jeśli nie będę dbała o to, żeby mało ważyć przede wszystkim, nie zwiększać swoich objąć, bo tam właśnie pani doktor mnie przemierzyła od stóp do głów. Przemierzyła i stwierdziła, że nie muszę się bać, jeśli zacznę tyć, to mam się od razu do niej zapisać. A czeka się gdzieś mniej więcej 4 miesiące. Więc recepta jest bardzo prosta.
po prostu utrzymuje swoją wagę, swoje osiągnięcia, bo naprawdę mnie to bardzo cieszy. To też, że mogę powiedzieć, no nie wyzdrowiałam, tak, ale dałam sobie następnych ileś lat bez lekarstw. I to, że no muszę to powiedzieć chyba jednak, tak, jak mierzę ubrania, dalej nie mogę w to uwierzyć, że wyglądam świetnie, bo jeszcze rok temu, może no nie, no teraz nie rok, tak, już jest to prawie 2 lata temu, w wakacje, nie te ostatnie, stwierdziłam, że ja już absolutnie nic ze swoją wagą nie zrobię. Już ja się z tym pogodziłam w ogóle. A później to, co robi dużo kobiet w wieku, właśnie to, co robi dużo kobiet w twoim wieku. One po prostu się godzą na to, co im los przyniósł, i po prostu nic z tym nie robią. I czekają, aż do tego grobu w końcu wejdą. No dokładnie. Faktem, że kiedyś mnie poprosił się o zdjęcia, ja nie mam żadnych zdjęć z tamtego okresu. To jest w zasadzie jedyne zdjęcie, które jest mojej całej sylwetki, to zrobione u ciebie. Nie robiłam zdjęcia, robiłam sobie, nie wiem, ewentualnie selfie twarzy przy jeszcze jakimś filtrze, żeby po prostu chyba oszukać samą siebie. A to, że trafiłam właśnie na to, że wiedziałam, że coś mi się źle dzieje ze mną i na tą cukrzycę, to chyba właśnie to był taki najlepszy kij, jak dla mnie. No tak, widzę, że tak, ten element zawsze jest, są te dwa takie elementy, które bardzo głęboko motywują ludzi. Albo to jest silny strach, albo też jest to osiągnięcie sukcesu. I ten element strachu rzeczywiście dla wielu osób jest bardziej motywujący. Mnie osobiście też to motywuje, że ja bym nie chciała w wieku 50 lat, a nie boję się tego wieku, bo w ogóle ja lubię czytać artykuły o kobietach w Polsce, czy Agnieszki Maciąg, czy innych kobiet, które są aktywne zawodowo. Mnie one bardzo inspirują do tego, że w każdym wieku można być atrakcyjnym i można dzielić się wiedzą. Ja już to powiedziałam na początku, ja bardzo lubię mądre kobiety i uważam, że od kobiet w każdym wieku dużo można czerpać. I to jest ogromna wartość, więc też bym chciała być taką kobietą jak ty w twoim wieku, nie jak będę, więc ty też mnie bardzo inspirujesz. Mam nadzieję, że kiedyś osiągnę twój level i też będę biegać tyle co ty, więc nasza grupa, którą mam taką zamkniętą swoją grupę z klientkami, to również mnie do tego motywuje, ale też jest taka chęć do życia. Też masz taką, ty lubisz, w ogóle widać, że ty ludzi lubisz, ty młodzież lubisz, dzieci lubisz, więc no to jest właśnie też... tak. Teraz tego mi bardzo brakuje właśnie. Nawet wiem, że moim uczniom brakuje tego właśnie kontaktu osobistego. I nawet ostatnio zapytano się mnie, jak będzie wyglądał koniec roku. Mówię, no, słuchajcie, online. Jeśli dotrzemy do tego, no to jak nie wrócimy do szkoły, to będzie online. A oni, jak to? To my się nie spotkamy. Możemy prywatnie gdzieś spotkać się, no ale tak może wyglądać. No i to był wielki zawód. Zresztą też, jak mieliśmy egzaminy, no i później przychodzili do szkoły, no, aż po prostu się chciało wszystkich wyściskać, dosłownie, tak? Bo ten czynnik ludzki jest niesamowity w takiej pracy. No i to daje takiego powera, takiego prawdziwego powera. A uczniowie zauważyli twoją zmianę? O! Tak? Tak, nie widzieliśmy się przez długi czas, tak? No bo się widzieliśmy we wrześniu. No i już we wrześniu bardzo dobrze wyglądałam. I to była wielka konsternacja dla wszystkich. Pierwsze moje pojawienie się w klasie, to ja widziałam po prostu, wszyscy byli zaskoczeni i widziałam na twarzach, zapytać się, czy nie zapytać. Co się stało? Zaparty dech, no w końcu, no co, chcecie się zapytać, tak? No pytajcie się, no to jak, co się dzieje? A wszyscy, no oczywiście, że zachwyceni, tak samo jak ja jestem dalej zachwycona tym, że mi się po prostu udało. I nie przeczę, opowiedziałam im właśnie o tym, jak to się wydarzyło, że akurat to, że mieliśmy nauczanie zdalne, nie dobiło mnie,
tylko dało zupełnie inny kierunek i otworzyło nowe perspektywy przede mną. Wszyscy byli zachwyceni, zresztą ja też dalej jestem zachwycona. Naprawdę można powiedzieć, że byli nawet znaczy, tak właśnie bardzo pozytywnie nastawieni do tego, że o proszę, się udało komuś, tak? I niektórzy się zaczęli otwierać, na przykład, o mi też się udało coś tam zrobić, no to jest właśnie fajne. Tak, tak. Wczoraj klientka mi opowiadała taką jedną sytuację, akurat mi bardzo w głowie to utkwiło, że nauczyciel, ale to nie było w Białymstoku, bo to jest moja klientka z innego miasta akurat, z innego miasta przyjeżdża, mówiła, że wszystkich w klasie ważył i kazał porównywać te wagi. I ta młodzież w ogóle taka jest, taka no po prostu wszystkim to na głowę siadło, to jest straszne, naprawdę, naprawdę, bo powinni... Oj, nie róbcie takich rzeczy i reagujcie, jeżeli w waszych szkołach coś takiego się dzieje, bo to jest bardzo krzywdzące, ale cieszę się, że są też nauczyciele, którzy inspirują swoją postawą i którzy też wnoszą ogromną wartość do... Wiesz, moją najlepszą pracą domową jest to, wyjście na spacer. Tak. Po prostu. Godzinka spaceru, to jest najlepsza praca domowa w tej chwili. Bo ja sobie zdaję sprawę, że oni też spędzają mnóstwo czasu, jak gdyby po moich dzieciach, ile czasu spędzają przed komputerem. Ja biegam zazwyczaj rano przed zajęciami i wtedy mam taki zapał, taką energię pozytywną. Szukam tych osób, którzy by chcieli razem ze mną, w cudzysłowie oczywiście, biegać ze mną. Ktoś gdzieś u siebie, a ja u siebie oczywiście, tak? Nikogo nie zapraszam do siebie, żeby przyjeżdżał tutaj biegać, ale żeby po prostu ruszyć się przed biurka, nawet na spacer właśnie. Ten zbawienny spacer, który mnie zmotywował w końcu do biegania. Tak. Kiedyś były takie czasy, co, że się spotykali ludzie i razem biegali po Białymstoku. może kiedyś do takich czasów wrócimy. A jest coś takiego, Bata, z tej naszej pracy na kursie, bo ta nasza praca na kursie łączy ze sobą i panele z dietetyki i z psychodietetyki, ale coś takiego, co ciebie tak uderzyło w kwestiach żywieniowych, że pomyślałaś, o fuck, bo ty uczysz angielskiego, to też powiem, tak myślę, o kurde, tak, ale nie, to ja to już wiem, że źle to robiłam, będę to robić całkowicie, całkowicie inaczej. Znaczy... tak powiedzieć, tak? Wiadomo, że picie wody, ale już ja byłam jakby do tego przyzwyczajona. Aczkolwiek właśnie, tak prosta sprawa, chyba to najbardziej mną wstrząsnęło, że ta woda jest tak niesamowicie potrzebna. Oczywiście bardzo dużo było merytoryki. Ja tą wiedzę jeszcze musiałabym pewnie, bo jestem taką osobą, usłyszeć jeszcze 20 razy. Żeby to wszystko u mnie się poukładało, zakorzeniło w głowie, żeby to stało się czymś dla mnie oczywistym, że ja coś robię i już ja to wiem, bo było tak i tak. Właśnie chyba ta woda jedna. No dużo różnych ciekawych rzeczy było, tam było o układzie trawiennym, tak? O tak zwanych kupach. To było bardzo ciekawe, tak, właśnie. Zapachu, wyglądzie, tak, konsystencji, tak, mimo tego, że u nas temat kup to się bardzo często tak, to ten właśnie układ trawienny, co jest dla mnie bardzo ciekawą rzeczą, że trzeba właśnie o niego dbać. W cukrzycach to jest ogromnie ważna rzecz, no bo jednak trawienie węglowodanów no, zaczyna się też przy jelitach i to jest dla osób, które borykają się z cukrzycą, to jest coś no, bardzo kluczowego, jeżeli chodzi o przepracowanie. W ogóle, jeżeli macie pytania do Baty, to możecie tutaj też je zadawać. Tutaj pyta Małgosia o święta. Jeżeli chodzi o święta, to zapraszam Cię, Małgosiu, na live w środę o 12, bo będziemy też mówić o tym, jak pracować w okresie świąt. Być może chcielibyście też Batę zapytać o jakieś kwestie dietetyczne, być może o kwestie organizacyjne.
To też mamy też taką przestrzeń teraz na te pytania. Może zanim pojawi się Hiszpania, to właśnie ja to po tym właśnie świąt, czyli imprez, tak? No bo przeszłam kilka imprez z moimi koleżankami z pracy i faktycznie ja tam się pojawiałam z wodą. Oczywiście był grill, było bardzo dużo jedzenia, każdy przynosił swoje, tak? Ja w zasadzie dużo z tych rzeczy mogłam jeść. Ale wiedziałam, że wiadomo, wtedy byłam jeszcze na redukcji, więc wiadomo, że na kolację jadłam koktajl. I to było wszystko. Więc ja poszłam z koktajlem i właśnie z moją wodą. Tak. Wszyscy się kiedyś dziwili, że ja, bo jak na pierwszą imprezę powiedziałam, że to ja przychodzę z wodą, chyba wezmę ze 3 litry, bo pewnie długa będzie impreza. Jaką wodą? Litości, zapadł. 3 litry? To to wypiję. Mówi, ja wypiję. I później zaszłam butelkami wody. A, to woda, to nie woda. No ale faktycznie, to nie jest jakby nawet samo zaparcie przy imprezach. To jest właśnie to, że każdy zaakceptował moją decyzję i w zasadzie nikt mnie absolutnie nie namawiał do tego, A a weź to, zjedz tamto. zniechęcały ciebie osoby, na przykład miałeś takie sytuacje, że ktoś mówił, że ty Beata jakieś, no bo my też z Beatą pracowałyśmy w programie dietetycznym, natomiast też dobierałyśmy suplementację, jeżeli chodzi o BAT jednostki i dolegliwości. I tak ktoś, ty prochy ci jakieś dali, jakieś wiesz, tutaj wpadłaś w jakąś taką, nie wiem, jakieś takie wiesz, ludzie spiski takie węszą wszędzie, albo wiesz, jak ustawisz te witaminy, to będziesz miał efekt jojo, to na 100% będziesz miał efekt jojo. Coś takiego, działo się coś takiego, czy nie? Czy nie miałeś takiej Raczej, sytuacji? Nie raczej miałeś nie też jojo, właśnie. Ja tak? mam akurat właśnie mam bardzo wspierające to otoczenie i to mnie bardzo cieszy. Właśnie te imprezy, czy nawet święta, już też przeszłam jedne święta. I to jest fajne właśnie. Może najszybciej mogłabym się tak wyłożyć na takich drobnych rzeczach. Powiedzmy, gdzieś jadę. No i to była walka na przykład z moją siostrą. O weź, zjedz, no chłopie, przecież ci nie zaszkodzi, tak? A tutaj troszeczkę, a tutaj troszeczkę. Chyba to jest właśnie ta codzienność, nad którą musimy pracować przez cały czas. Bo powiedzmy, jak się obijemy raz na święta jednego dnia, kurczę, no fakt, stało się, tak? Pójdziesz następnego dnia pobiegać, poćwiczyć się, wypijesz, nie wiem, wodę, jakoś to przetrwasz, tak? W zasadzie to aż taki, mi się wydaje, że aż taki wielki krzywdy sobie nie zrobisz, jak takimi codziennymi, drobnymi uchybieniami, znaczy uchybienie, to znaczy takimi grzeszkami, o tak można powiedzieć, tak? Że tutaj truskaweczka, tutaj wisienka, tutaj jabłko, a wiadomo, że mamy jeść, musimy mieć tą lukę przynajmniej 3 godzin, 3-4 godziny, żeby wtedy nie podjadać. I chyba to jest to klucz, który każdy wie, a nie każdy potrafi później to zastosować w takim realnym życiu. I I nie chyba ta każdy walka też właśnie. umie to zastosować. I też to jest właśnie to, o czym na początku mówiliśmy. To jest kwestia też chęci. Nie każdy chce zmienić swój styl życia. I ludzie będą to wypierać na różne sposoby. Mówić, że albo się nie da, albo się nie uda, albo przerzucać odpowiedzialność na dietetyków, na lekarzy, na suplementy diety. No po prostu szukają wszędzie tej odpowiedzialności, ale nie chcą przyjąć ją na siebie, że to tak naprawdę jest praca przez całe życie. Tak jak do biegania, no też biegasz codziennie, no to też musisz mieć chęć albo nie mieć tej chęci, no Mam. bo my też jesteśmy, ja akurat powiem wam, że w tym tygodniu w naszej grupie to średnio miałam chęci do biegania, ale też tak jak wstawanie o 5 rano, bo my z Bato razem wstajemy o 5 rano i się spotykamy na takich live'ach też motywacyjnych, to jest tak, że no, człowiek wykonuje tą pracę, to jest też coś takiego, że on chce to, widzi z tego korzyści, więc chce to robić, więc to jest też decyzja, którą ty podjęłaś w swoim życiu, że ty to Takie zmieniasz i poukładanie sobie w głowie otoczenie po do ciebie się prostu. też dopasowuje, bo do ciebie się to nie jest tak, że ty się dopasowujesz do rodziny, że w pewnym momencie, jak człowiek zaczyna się rozwijać, to otoczenie też zaczyna się dopasowywać do niego, znajomi się zaczynają dopasowywać, albo się zmienia znajomych się pod kątem wartości i ich dobiera. U ciebie się to środowisko, tak właśnie wszystko się tak do ciebie, ty otworzyłaś się na to, zafirmowałaś się, chcąc czy nie chcąc, na to, że otwierasz się na wszystko, co najlepsze, i to wszystko tak, i to wszystko też zostało ci dane po twojej pracy.
Tutaj Eliza pyta, co było najtrudniejsze w osiągnięciu Twojego sukcesu. Najtrudniejsza taka rzecz. Najtrudniejsza. Wydaje mi się, że pani, ja trudno powiedzieć, co było najtrudniejsze. Chyba to właśnie przezwyciężenie tego, chyba jednak mojej rodziny, bo tutaj moja siostra bułeczki upiekła. Ostatnio moja córka super robi torty. Ja wiem, że one są pyszne, ale ja też wiem, że one nie są dla mnie. No niestety, no, tak jak napisałam na Facebooku, wąchać, cieszyć oko i tak już ma być forever. I to właśnie to, takie drobne, codzienne kroczki chyba są najtrudniejsze, żeby wiedzieć, mieć świadomość tego, że to mi szkodzi. I jak zrobię raz jeden kroczek, wiadomo, ja jestem ogromnym łakomczuchem. Ja wiem, że jak powiem, że zjadłam cztery myszki, to ja pewnie zjadłam jeszcze sześć albo osiem. I chyba właśnie przezwyciężenie takich małych grzeszków, to chyba to było najtrudniejsze dla mnie. Odmówić, albo po prostu ta sama świadomość tego, że to mi szkodzi, to mnie nie wspiera. I tyle. No tak, krótko. Tak. Tutaj jest tak. Beńka zapytała, czy stosowałaś suplementację. Otóż powiedziałyśmy tak, że Beata pracowała programem żywieniowo-suplementacyjnym. Magda, która też była naszą klientką i zresztą kiedyś też była tutaj gościem mojego wywiadu, pierwszego wywiadu, napisała, że zawsze bierze swoje brownie i sernik na imprezy i osobiście ja też tak robię. A Justyna, która jest twoją kuzynką, którą tutaj już z tego miejsca na ciebie zapraszam, bo to wpierw ty zainspirowałaś Beatę. Dzisiaj ty również osiągasz swoje efekty, bo jesteś na obecnym kursie odchudzania ze świetnymi i z rewelacyjnymi wynikami. Napisała już, że przeliczyła wszystko i będzie niski indeks glikemiczny i macie już przygotowane święta. Ja Beata, wiem, ja dziękuję. wiem. Z tymi ciastami to jest tak. Ja faktycznie jestem straszliwym łakomcuchem. I nie jestem Zgadza pewna, to jest się, jak alkoholizm. Tak, przynajmniej mi się tak wydaje. Nigdy nie byłam, nie mogę o tym powiedzieć tak otwarcie, tak jak się czuję, ale to jest jak nałóg po prostu. Wiem, że obawiam się, właśnie to jest bardzo trudne, żeby skończyć po pierwszym kawałku, tak, tego ciasta, tak. A faktycznie Justyna zainspirowała mnie, poleciła ciebie. No i tak się stało, że trafiłam w bardzo dobre ręce. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. to Mimo się tego, że dziękuję. pracuję na co dzień, ale to właśnie trzeba znaleźć z kimś taki flow, no to właśnie to, że trafi po prostu punkt w twój mózg, że coś odmieni, coś zmieni i ktoś potrafi uwierzyć w to, że się da. I tyle. A to musi być wzajemna interakcja. Trzeba trafić na dobrą osobę, ale trzeba być też odpowiednią osobą, o tak powiem. Wtedy ta interakcja zachodzi. Asia pyta, czy w trakcie redukcji pozwalałaś sobie na lampkę, czy pozwalałaś sobie na lampkę wina? Znaczy, wiecie co, to jest fajne, bo ja zawsze, nie pozwalałam sobie, bo ja zawsze, tak samo jak z kawą, ja bardzo dużo kawy piłam, to tak samo jak z kawą. Kawa miała być posiłkiem, wino tak samo, przynajmniej ja tak potraktowałam to, nie pozwalałam sobie, bo ja zawsze miałam taki prosty rachunek. No kurczę, wypiję tą wodę, kawę, wypiję wodę, wypiję wino, tą wodę, która nie daje mi jakiejś materii. Gdzie ktoś przeleci, poleci, tak, a kurczę, to ma być posiłek, zwłaszcza ta kawa. Nie, ja po prostu nie pijam alkoholu w ogóle. I odkąd trafiłam do Kamili, nie piję go. Nawet próbowałam święta Bożego Narodzenia, ale po prostu mi nie smakowało. Jeśli powiedzmy, nie wiem, drink za słodki, wino jakoś tak, po prostu mi się nie chciało. Ogromne osiągnięcie, krok w przód. I zawsze ten rachunek ekonomiczny przeważał u mnie, przekonywał mnie, że ile ja musiałabym przebiec, żeby później to zgubić. Te kalorie, które ja po prostu wypiję, przeleci i ja w zasadzie nawet nie zauważam tego, a później trzeba to jednak gdzieś tam mieć ten rachunek poniżej zera, żeby nie przebyć po prostu.
Ja patrzę, ile my pracowałyśmy ze sobą. My pracowałyśmy ze sobą około 5 miesięcy na tym, żebyś ty zgubiła te 20 kilka kilogramów i 26 kg dokładnie. Mamy zapisane na karcie, że to jest 26 kg ubytku. I ja mogę wam powiedzieć, że Beata co tydzień miała redukcję komórki tłuszczowej, a żeby co tydzień mieć redukcję komórki tłuszczowej, to trzeba co tydzień pracować na 100%. Ja nie chcę, żeby w kimś się obudziło takie poczucie, że wy wszyscy musicie być tacy idealni i pracować na 100%, ale ja też ze swojego doświadczenia wiem, że mam takie okresy, że może nie robię czegoś na 100%, ale jak już we mnie się też obudzi taka chęć zmiany, taka naprawdę takie pragnienie czegoś, to wtedy też potrafię się w to zaangażować. I u ciebie, Beata, widać, że ty przyszłaś w takim momencie takiego największego pragnienia, bo ty masz jeden do jednego po prostu redukcję. Ale ty robiłaś wszystko, to co mówi Justyna u nas teraz na kursie, że no przecież to jest takie oczywiste, że ona też chudnie kilogram komórki tłuszczowej co tydzień, bo tak chudną u niej osoby, które pracują na programach żywieniowo-suplementacyjnych i o to też dbamy, żeby skoro inwestują w całą swoją pracę, to żeby osiągały jak najbardziej wymierne te korzyści. I też dla mnie jest ważne, żeby ta komórka tłuszczowa była zredukowana przy nadmiarach. I ona mówi taką rzecz. No, to jest takie oczywiste, że wy to mówicie, że to trzeba tak robić, to trzeba tak stosować, to trzeba tak brać, ja tak robię, ja mam efekty. Nie jest to dla wszystkich oczywiste. To jest, wiesz, w teorii wszystko jest oczywiste. W teorii to wszystkim można doradzać, co jest oczywiste. I to w ogóle wszystkie rzeczy świata są oczywiste, ale praktyka w praktyce jest inaczej. A było coś takiego, co. No wiesz, wstajesz, mnie zawsze interesuje taki proces myślenia ludzi, którzy osiągają sukcesy. No i tak wstajesz codziennie, no i o czym ty myślisz? Tak, wiesz, no zamykałaś każdy dzień. O czym ty myślałaś, jak ten dzień domykałaś? Ty miałeś 100% planu zawsze zrealizowane. Mi się wydawało, że po prostu robię to, co rzeczą, jak ty mówisz, tak? Robię to i tyle. Robię to i tyle. Mam wiedzę, mogę sobie wybrać, co chcę, co mi pasuje. Ja zawsze, ja nie cierpię gotować, więc ja wybieram najprostsze rzeczy. Po prostu to się działo i to się działo, po prostu. Fakt faktem, że po prostu nie miałam tych grzechów. Pilnowałam się. No to było, to właśnie chyba najtrudniejsze, to żeby się pilnować, żeby mieć to zakodowane, że chcę to zrobić. I po prostu, no właśnie, któryś z tym raz, to samo, tak? Mówię, i to robisz. Fakt jest taki, że też miałam, wydaje mi się, że dużo więcej czasu. Kiedyś moja koleżanka, która też odpytała się, mówiła, że ona w wakacje miała więcej czasu, żeby popracować nad sobą. Fakt, że ja też miałam dużo bardzo czasu. I to jakby nauczanie zdalne, mimo tego, że dalej pracuję, to też mam na pewno troszeczkę więcej czasu, nie tracę czasu na dojazdy przede wszystkim. Więc ja mogę troszeczkę inaczej sobie zmienić plan dnia, dostosować go do siebie. I mieć więcej właśnie czasu na realizowanie tego, co chcę. Bo trzeba mieć czas na bieganie, trzeba mieć czas na ewentualne ćwiczenia, trzeba przygotować sobie posiłki i wiedzieć, co i kiedy. A jeśli jest tego więcej czasu, owszem, no to wtedy szybko się samo jakby robi. No ja nie wiem, właśnie samo się robiło. I tyle. Samo się robiło. Po prostu Samo to się trochę jest tak, robiło. jeżeli to jest to, co powiedziała Agnieszka Milewska tydzień temu, 2 tygodnie temu, jak zaprosiłam do wywiadu, że ona podeszła do tego jak do zadania. Ty podeszłaś do tego jak do zadania do wykonania. I tutaj jest bardzo ważne pytanie, zadała Emilia. I rzeczywiście powiem ci, że to jest coś, co myślę, że wiele osób interesuje. Co się zadziało z twoją skórą po 26 kg? Bo wiesz, jest taki bardzo duży mit też, który krąży wszędzie, że jeżeli ktoś schudnie z 20 kg albo 15, i widzę takie osoby, które też są w telewizji często, to im ta skóra wisi po prostu płatami, że one sobie podbijają, chowają spodnie. No powiedz, czy ty jesteś na twarzy po operacjach plastycznych, czy co się w ogóle wiesz? Nie, właśnie ani nie ma żadnych obwisów czy coś w tym rodzaju. Nawet brzuch, sama byłam w szoku, że tak dobrze wygląda. No i oczywiście ja też na kobiety narzekam, narzekam, narzekam.
Ale właśnie ostatnio moja córka powiedziała do mnie, że on wygląda dużo, dużo lepiej niż u wielu innych kobiet. No oczywiście trzeba przyznać, że ja jestem po ciąży bliźniaczej, gdzie ten brzuch był rozciągnięty do granic możliwości, ja po prostu tego brzucha nie obejmowałam. I wydaje mi się, że w tej chwili ten brzuch dużo lepiej wygląda niż właśnie po ciąży. Owszem, wiek, no wiek. Też robi swoje, tak? Gdzieś tam tłuste zmarszczki. Postanowiłam, że w tym roku już się nie da, ale w przyszłym roku będę morsować. Bo koleżanka mnie tak zmotywowała, że wszystko się wtedy tak skóra się napina, więc ja już postanowienie jest takie, że po prostu chodzę razem z głową. Nie będzie zmarszczek, nie będzie wtedy już problemu. Skóra owszem. Wydaje mi się, że to też dużo zależy od samej pielęgnacji, od nawilżania, właśnie od dbania o tą skórę. I naprawdę już teraz jestem no, bardzo zadowolona. Właśnie tutaj na twarzy, ja byłam taka bardzo, bardzo okrągła na twarzy. No, tutaj właśnie. Ja już wtedy, jak byłam nawet bardzo okrągła, widziałam, no co mi zaczyna zbliżać ta skóra, tak? A tutaj się okazuje, że jednak jest super, naprawdę fajnie jest dobrze. I tutaj przy okazji chcę rozwiać jeszcze jeden mit, bo tutaj Ania zapytała, czy jest mowa o koktajlach. Nie wiem, co tak jakby w ogólnym rozumieniu to znaczy, bo ludzie w ogóle koktajle to rozumieją na masę najróżniejszych rzeczy i różne interpretacje i filtry mają ze swojego życia jakieś rzucone. I też tutaj rozwieję taki mit, który czasami o naszych klientach krąży, że oni mieli środki odchudzające, albo koktajle odchudzające, albo za pomocą jakichś cudów ich się odchudzało. Słuchajcie, no nie mamy środków odchudzających i cudów i moi klienci, tak jak tutaj jest Bata, czy inne osoby są świadome tego, że takie rzeczy no nie istnieją, które im zapewnią utratę wagi albo utrzymanie efektów. I tutaj też właśnie padło pytanie odnośnie suplementacji. To Bata też różną miała suplementację, bo i miała suplementację przeciwzapalną, bo ja włączam i suplementację przeciwzapalną i włączamy suplementację, która poprawia mikrobiom. Natomiast też włączam różne rodzaje aminokwasów, bo różne rodzaje, nie koktajle odchudzające, nie wiem, spruszkowane jajka albo jakieś tam, nie wiem, cuda, w które ludzie chcą wierzyć. Chociaż i za pomocą dobrej suplementacji ludzie chcą wierzyć, że to ona da im efekty. Więc tutaj też dzięki temu, że ta dieta jest w pełni zbilansowana i dzięki temu, że my zabezpieczamy też ten organizm i ona jest kompleksowa, no to ten kolagen w skórze inaczej się produkuje, więc dlatego moi drodzy, czasami klienci u mnie mają koktajle na przykład z aminokwasami albo z różnymi rodzajami właśnie białek, żeby to odchudzanie przebiegało jak najlepiej. No w różnej formie, tak? Czy to do stabilizacji insuliny. Ty w ogóle wierzyłaś coś takiego, ty miałeś takie myślenie, że o Jezu, stawię, nie wiem, jakieś środki odchudzające, prochy dostałam, jakieś między jedzeniem będę. Nie, absolutnie nie myślałam o czymś. Nie podeszłam do tego w ten sposób, bo wiedziałam, że po prostu jeśli ja idę do kogoś, do profesjonalisty, to nie powinien krzywdy zrobić, i też muszę sama o to zadbać, tak? Żeby sama sobie krzywdy nie robić. Nie, absolutnie nie myślałam w tych kategoriach. Wystarczyło to sprawdzić, tak? Nawet jeśli bym nie wierzyła, właśnie chciałam. Co się napić? Przepraszam. To, że wypaliły mi się palce przez 2 lata. To było straszne, bo mi po prostu skóra pękała, krew mi leciała z opuszków palców i nie byłam w stanie tego niczym wyleczyć. Ja trafiłam i do dermatologa i próbowałam i lekarstwami, maściami, wszystkim i nie mogłam tego zaleczyć. Czasami udawało mi się, że już mi się wydawało, że już wszystko się zagoiło, niestety z powrotem to wracało. No, często to było tak, że to miałam 3-4 u jednej ręki, u drugiej ręki palców obklejone plastrami albo w bandażu. No i co się tutaj zadziało, tak? Mi te palce się wygoliły, są po prostu idealne teraz. I to wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że miałam chyba od kwasów, trudno powiedzieć, tak? Bo ja multivitaminy zawsze brałam.
Więc tutaj to nie było dla mnie jakimś zdziwieniem, tak? Ale chyba właściwie dobrana ta suplementacja, to mi dała. I mimo tego, że już w pewnym momencie zeszłam z tej suplementacji, nie brałam aż tyle tego, bo w końcu brałam po dwie tabletki kwasu, to mi nic się nie dzieje. Od ja mogę razu to bym trochę widziała. wytłumaczyć, bo to tak trochę intuicyjnie rozmawiamy. Ja mogę wam powiedzieć, że nigdy nie jest, znowu to jest to samo, że nie jest tak, że albo jeden jakiś składnik komuś pomoże, albo magnez, albo witamina D. Podobnie jak czasami przyjdzie osoby, które mają na przykład bardzo silne skurcze, właśnie te pękające palce do krwi, niezidentyfikowane i ciężkie do wygojenia, czy pękające pięty do krwi. To są bardzo duże niedobory, natomiast nie wiemy też, jak pracuje mikrobiom. Jeżeli są osoby, które mają zaburzenia pod kątem cukrzycy, no to wiemy, że ten mikrobiom też źle pracuje. I po prostu, jeżeli się kompleksowo nie dobierze tej suplementacji, nie wiem, kompleksowo się nie dobierze do tego diety i ten mikrobiom nie zaczyna się poprawiać, to ktoś może najdroższą i najlepszą suplementację świata przyjmować i ona się po prostu mu nie przyswoi. Więc nawet moi klienci, którzy... No ja w ogóle nie podchodzę do suplementacji jako do środka odchudzającego, który ja rzeczywiście wiem, że ona potrafi, witaminy potrafią wpływać na regulację gospodarki hormonalnej, ale wiem, że musi iść wszystko, jeżeli chodzi o poprawę jelit, jeżeli chodzi o dobraną dietę, jeżeli chodzi o proporcje składników, jeżeli chodzi o suplementy, sen i aktywność fizyczną. Jeżeli tych czynników, jeżeli człowiek nie zaczyna holistycznie tak na to patrzeć, to mu pojedyncze elementy wybrane albo jakieś pojedyncze produkty, które on kupuje, pojedyncze suplementy, wybiórcze takie rzeczy, one mu nigdy, nigdy nie pomogą, a ty podeszłaś całościowo, bo ty po prostu zaczęłaś pracować. Ja zaczęłam pracować, nawet taką pierwsze moim spotkaniem z koleżankami z pracy, które wiedziały, że mam ogromne problemy właśnie z palcami, było gdzieś mniej więcej, trochę, no gdzieś po miesiącu, może troszeczkę dłużej. Oczywiście one w mojej wadze to nawet nie zauważyły różnicy, bo ja tyle przytyłam, ile później schudłam po tym miesiącu redukcji. Ale to, że mi wygoiły się palce, to po prostu to było największe osiągnięcie i to się od razu zadziało, tak? Zaczął organizm inaczej pracować też. Zaczęłam inaczej się odżywiać. To po prostu cud, po prostu cud. Takie pracy, to są cuda, tak? Wiesz, to jest właśnie ta chęć wiary w cuda, bo te cuda i tak jak się mówi, że tak jak ludzi się spotyka, którzy, ja też spotykam takie osoby, które mogą nas pociągnąć tak do góry, ale my nie zawsze chcemy korzystać albo nie chcemy mieć otwartości na te osoby, to też spotykamy różne szanse w życiu, też nie zawsze chcemy je wykorzystać, a ty miałaś tą otwartość i ja ci z tej strony, bo już mija godzina naszego wywiadu, więc będziemy zbliżać się do końca, więc ja ci dziękuję, Beata, za zaufanie i za to, że byłaś moją klientką, bo jesteś moją ogromną inspiracją na kolejne lata i dziękuję ci, że przyjęłaś to zaproszenie, bo wiem, że będziesz inspiracją dla wielu kobiet, które mogą właśnie żyć w tym stereotypie, że w pewnym wieku to jest już się babcią w wieku 50 lat i już kobieta powinna rezygnować z pracy i już zaczynać brać leki na wszystkie dolegliwości cywilizacyjne. Dziękuję również. Ja mam nadzieję, że wszyscy tak podejdą też do tego, do tej kwestii, do zawalczenia od samych siebie, właśnie po prostu just do it. Zróbcie to, odkryjcie sobie to w cenie. No, do dzieła, po prostu. Dziękujemy naszym słuchaczom. Jeżeli oglądaliście wywiad, to zostawcie nam jakieś serduszko, coś, jakąś informację, żebyśmy też wiedziały, żeby byliście z nami, że słuchaliście. Jeżeli coś was zostało takiego, zarezonowało was coś takiego istotnego, może jakieś przekonanie wasze też wyszło, które chcecie przepracować, to dajcie znać w komentarzu. Będziemy później z Batą widziały te komentarze, więc też będziemy wam odpisywać. Takim jednym cytatem chcę się podzielić, to końcówka takiego cytatu. Że czas i tak upłynie. Tyle. No wiadomo, co zrobimy, to będzie nasze. Tak, no my już z Beatą niedługo będziemy znały się rok, bo Beata akurat to jest ten czas, kiedy my tworzyliśmy pierwsze kursy online. Jeżeli w ogóle ktoś chce dołączyć do nowego projektu, to będzie niedługo otwierał się nowy projekt, nowy kurs.
I my po roku spotykamy się dzisiaj po prostu z życiem, które u Baty zmieniło się o 180 stopni. I cieszę się, że mogłam też to obserwować i być tak z boku i widzieć to wszystko, bo jest to mega inspirujące. Okej, okay, super. Dziękuję Dziękuję, bardzo. dziękujemy, dziękujemy wszystkim.